Pracując w godzinach nocnych, maks 10 godzin, liczą każdą minutę, żeby zmieścić się z jazdą i młotkami w 10 godzinach. Jeśli mam na przykład 12 minut łóżka, nie zdążę wykręcić 15, ponieważ muszą przeparkować samochód, to czy te 12 minut wlicza się do czasu pracy? Nie. Te 12 minut nie będzie się wliczało do czasu pracy, dlatego że będzie zapisane piktogramem łóżka. A zarówno łóżko, jak i koperta nie wlicza się do czasu pracy. Nie będziesz miał, Grzegorz, wykorzystanej przerwy, bo ją przerwałeś po 12 minutach. Zabrakło ci 15, do 15 3 minut. Więc z przerwy nie skorzystasz, ale te 12 minut absolutnie nie będzie liczyło się do tych 10 godzin. Bo tak jak słusznie zaznaczyłeś w swoim pytaniu, do tych 10 godzin zaliczamy tylko i wyłącznie młotki oraz to, co tachograf zarejestruje automatycznie, czyli prowadzenie pojazdu. Godzina rozpoczęcia prowadzenia, prędkość, odległość i godzinę zakończenia. Tak, te rzeczy się wliczają. Łóżko i koperta absolutnie nie. Nawet jeżeli trwała jedną czy dwie minuty, koperta czy łóżko, to i tak się nie będzie wliczało do tych 10 godzin.